Rozpoczniemy naszą podróż po świecie statystyki. Statystyka jest sposobem na radzenie sobie z dużymi ilościami danych. W statystyce wszystko kręci się wokół danych. Na początku naszej podróży będziemy zajmować się głównie statystyką opisową. Natomiast jest też druga część statystyki, czyli wnioskowanie statystyczne. Ale wróćmy do statystyki opisowej. Załóżmy, że mamy spory zbiór danych i chcemy je komuś jakoś scharakteryzować, ale bez pokazywania całego zbioru. Czy możemy to zrobić za pomocą mniejszego zbioru liczb? Na tym się właśnie skupimy. I o to chodzi w statystyce opisowej. W momencie, gdy skompletujemy wszystkie narzędzia potrzebne w statystyce opisowej, będziemy mogli wyciągać wnioski i podejmować decyzje na podstawie danych. To jest właśnie wnioskowanie statystyczne. Jak możemy opisać zbiór danych? Załóżmy, że mamy zbiór liczb. To będą nasze dane. Być może mierzyliśmy wysokości roślin w naszym ogrodzie. Załóżmy, że mamy 6 roślinek i wysokości są następujące. 4 cale, 3 cale, 1 cal, 6 cali, 1 cal i 7 cali. Powiedzmy, że ktoś, będąc w sąsiednim pokoju, z którego nie widać naszego ogródka, zapytał: ale w sumie to jaką wysokość mają te twoje rośliny? I chcę usłyszeć tylko jedną liczbę. Jedną liczbę, która w pewien sposób charakteryzuje wszystkie rośliny. Jak to zrobić? Możemy znaleźć wartość typową, środkową danego zbioru. Jednak jak znaleźć taką typową, środkową liczbę? Może to będzie liczba, która pojawia się najczęściej, lub liczba, która będzie średnią. Gdy zastanowimy się nad takimi rzeczami, to staniemy przed takimi samymi problemami, które stały przed twórcami statystyki opisowej. Jak możemy coś takiego zrobić? Zaczniemy od koncepcji średniej. Zwykle mówiąc o średniej, mamy na myśli średnią arytmetyczną, którą wkrótce zobaczymy. Ale w statystyce średnia ma ogólniejsze znaczenie. Chcemy otrzymać wartość typową lub środkową zbioru. Konkretnie chcemy uzyskać jakąś miarę tendencji centralnej. Jeszcze raz, mamy zbiór liczb i chcemy zaprezentować go za pomocą jednej liczby, która na nasze potrzeby będzie nazywana średnią, która będzie w pewien sposób typowa, środkowa lub centralna dla naszego zbioru. I jak zaraz zobaczymy, jest wiele różnych miar średnich. Pierwsza, którą prawdopodobnie znasz, to średnia arytmetyczna. Średnia arytmetyczna. Jest to suma wszystkich liczb podzielona przez ilość tych liczb. Jest to skonstruowana przez nas definicja, która okazuje się być przydatna. Jaka jest średnia arytmetyczna naszego zbioru danych? To jest 4 plus 3 plus 1 plus 6 plus 1 plus 7 podzielone przez liczbę naszych wartości. Mamy 6 wartości. Więc dzielimy przez 6 i otrzymujemy 4 plus 3 to 7, 7 plus 1 to 8, 8 plus 6 to 14, 14 plus 1 to 15, 15 plus 7 to 22. To wszystko podzielone przez 6 daje nam
3, 4, 6, co można zapisać jako 3, 2, 3. Czyli 3 i 6 w okresie. Możemy zapisać tą wartość w którymkolwiek z tych sposobów, niemniej jednak jest to reprezentatywna liczba określająca w pewien sposób tendencję centralną. Jak już zauważyliśmy, jest to ludzki wynalazek. Nie ma żadnego świętego zwoju, gdzie objawiono nam średnią arytmetyczną. Nie jest to również wzór na obwód okręgu, który reprezentuje zależność odkrytą przez nas podczas poznawania wszechświata. Jest to ludzka konstrukcja, która okazała się przydatna do opisu zbiorów. Są również inne sposoby na wytypowanie przeciętnej, typowej czy też środkowej wartości. Innym sposobem określenia typowej wartości jest mediana. Zapiszę to na różowo. Mediana oznacza dokładnie wartość środkową. Jeżeli posortowalibyśmy wszystkie liczby i wyciągnęlibyśmy tą, która znajduje się w środku ciągu, to będzie nasza mediana. Jaka jest mediana naszego zbioru danych? Uporządkujmy najpierw nasz zbiór. Mamy 1, później kolejne 1, 3, 4, 6 i 7. Mamy parzystą ilość liczb. Więc mamy dwie środkowe liczby. Są to 3, 4. W przypadku, gdy mamy dwie środkowe liczby, za medianę uznajemy liczbę leżącą w połowie odległości między nimi, czyli średnią arytmetyczną dwóch środkowych liczb. Tutaj medianą jest liczba pomiędzy 3 i 4, czyli 3,5. Jeżeli mamy parzystą ilość liczb, medianą jest średnia arytmetyczna dwóch środkowych liczb. Jeżeli mamy nieparzystą ilość liczb, to medianę jest łatwiej obliczyć. Zilustruję to przykładem. Załóżmy, że nasz posortowany zbiór liczb wygląda następująco. 0, 7, 50, 10 tysięcy i milion. Trochę szalony zbiór danych, ale w tej sytuacji co będzie naszą medianą? Mamy 5 liczb. Nieparzysta ilość, więc łatwiej jest wybrać środkową. Środkowa wartość jest większa od dwóch początkowych liczb i mniejsza od dwóch ostatnich. Jest dokładnie w środku. Przez to naszą medianą będzie 50. Trzecią miarą tendencji centralnej, prawdopodobnie najrzadziej używaną, jest dominanta. Inaczej moda lub wartość modalna. Brzmi jak coś bardzo złożonego, ale jak zobaczymy pod wieloma względami, jest to najprostsza z dzisiaj poznanych. Dominanta to po prostu najczęściej spotykana wartość w zbiorze danych. Jeżeli taka liczba w ogóle istnieje, jeżeli wszystkich liczb jest po tyle samo, wtedy nie ma dominanty. Co jest dominantą w naszym zbiorze? Mamy jedną czwórkę, jedną trójkę, dwie jedynki i jedną szóstkę oraz siódemkę. Najczęściej pojawiającą się liczbą jest 1. Naszą dominantą jest więc 1. Widać, że są to różne sposoby na oszacowanie tendencji centralnej, wykorzystujące różne podejścia. Każde sprawdzające się lepiej w innych zastosowaniach. Średnia arytmetyczna jest używana często. Mediana jest przydatna, gdy w zbiorze może się pojawić ogromna liczba, która może zdominować średnią arytmetyczną. Dominanta również może być przydatna w takich sytuacjach, szczególnie jeżeli mamy w zbiorze liczbę, która występuje wyraźnie częściej od pozostałych.